Mikołaj Bucharin, program Komunistów Bolszewików. Rozdział 5 do komunizmu przez dyktaturę proletariatu. Dyktatura to znaczy władza żelazna, władza nieoszczędzająca swych wrogów. Dyktatura klasy robotniczej, to znaczy władza państwowa robotników, która dusi burżuazję i dziedziców obszarników. Ta władza robotników może wypłynąć tylko z socjalistycznej rewolucji robotniczej, która zburzy państwo kapitalistyczne i władzę burżuazyjną i na ich gruzach zbuduje nową władzę, władzę samego proletariatu. Tutaj rzeczywiście między nami a anarchistami jest ta różnica, że my jesteśmy za państwem robotniczym, a oni przeciw niemu. My, komuniści, chcemy mieć rząd robotniczy, który jest niezbędny do czasu, póki klasa robotnicza nie złamie swych przeciwników, nie nauczy rozumu burżuazji, nie wybije z niej chęci oporu, nie oduczy jej raz na zawsze od wszelkiej myśli ponownego zdobycia władzy. A więc Wy komuniści jesteście zwolennikami gwałtu i przemocy? może ktoś zapytać. Oczywiście odpowiadamy, ale zwolennikami przemocy rewolucyjnej. Przede wszystkim uważamy, że dobrocią i namową klasa robotnicza nic z kapitalistami nie wskóra. Drogą porozumienia którą nam wskazują mniejszy wicy i eserowcy, do niczego nie dojdziemy. Klasa robotnicza może się wyzwolić jedynie poprzez rewolucję, czyli poprzez obalenie władzy kapitału, zburzenia państwa burżuazyjnego. A wszelka rewolucja jest przemocą nad dawnymi panami. Rewolucja marcowa była gwałtem nad gwałcicielami, obszarnikami i carem. Rewolucja listopadowa była gwałtem robotników, włościan i żołnierzy nad burżuazją. A taki gwałt, gwałt przeciw tym, którzy uciskają milionowe Masy pracujące nie tylko nie jest zły, lecz jest święty. Ale klasa robotnicza musi używać przemocy względem burżuazji, nawet jeszcze po obaleniu jej w otwartym starciu rewolucyjnym, bo burżuazja, nawet po utracie swego państwa, nie przestaje jeszcze istnieć jako klasa. Nie przepada ona od razu. Ma ona ciągle jeszcze nadzieję pow powrotu do starego ustroju i gotowa jest połączyć się choćby z samym działem przeciw zwycięskiej klasie robotniczej. Doświadczenia rewolucji 1917 roku stwierdzają w zupełności tę prawdę. W listopadzie klasa robotnicza odrzuciła burżuazję od władzy. Pomimo to burżuazja wcale się nie uspokoiła. Działała ona przeciw robotnikom, mobilizując wszystkie swoje siły, starając się w ten czy inny sposób Obalić proletariat organizowała sabotaż, to jest opuszczanie stanowisk przez urzędników i pracowników, którzy nie chcieli poddać się władzy robotniczo-włościańskiej, organizowała siły zbrojne dutowa Kaledina-Korniłowa. Organizuje przeciw sowietom syberyjskim szajki Atamana Simeonowa, wreszcie przywołuje sobie na pomoc wojska burżuazji zagranicznej, niemieckiej, japońskiej itd. Zatem doświadczenia rosyjskiej rewolucji listopadowej pokazują nam, że klasa robotnicza nawet po swym zwycięstwie musi toczyć i walkę z potężnymi wrogami zewnętrznymi, z bujeckimi państwami kapitału, które śpieszą z odsieczą burżuazji powalonej już w kraju. Jeżeli trzeźwo przyjrzymy się temu, co dziś dzieje się na świecie, to zobaczymy, że jedynie w Rosji proletariatowi udało się już obalić władzę państwa burżuazyjnego. Cała reszta świata jest jeszcze w rękach bandytów wielkiego kapitału. Rosja sowiecka z jego rządem robotniczo-włościańskim jest małą wysepką na powierzchni rozchudkanego morza kapitalistycznego. Ale nawet jeżeli po zwycięstwie robotników rosyjskich nastąpi zwycięstwo proletariatów w Austrii i Niemczech, nawet i wtedy pozostaną jeszcze wielkie drapieżne państwa kapitału. Jeżeli cała Europa kapitalistyczna runie pod czasami klasy robotniczej, pozostanie jeszcze świat kapitalistyczny Azji z drapieżcami Japonii na czele. Kapitał Ameryki ze stojącym na jego czele potwornym związkiem bandytów kapitalistycznych, któremu na imię Stany Zjednoczone Ameryki. Wszystkie te państwa kapitalistyczne nie oddadzą swych pozycji bez walki. Będą one walczyć na śmierć i życie, aby nie dopuścić proletariatu do władzy nad światem. Im silniejszy napór proletariatu, tym niebezpieczniejsze położenie burżuazji, tym większa dla nich potrzeba wytężenia wszystkich sił w walce z proletariatem. Proletariat, który zwycięży w jednym, dwóch, trzech krajach, będzie musiał Musiał walczyć z pozostałym światem burżuazyjnym, który uczyni wszystko, aby krwią i żelazem złamać wysiłki wyzwalającej się klasy. Co z tego wynika? Wynika to, że po ustroju kapitalistycznym, a przed ustrojem komunistycznym, w przerwie pomiędzy kapitalizmem a komunizmem będzie okres najzaciętszej walki. Nawet po rewolucji socjalistycznej w kilku krajach klasa robotnicza będzie musiała toczyć zaciętą walkę z wrogami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a do takiej walki potrzeba organizacji mocnej. Szerokiej, zwartej, posiadającej wszelkie środ środki walki. Taką organizacją klasy robotniczej jest państwo proletariackie, władza robotników. Jak wszelkie inne państwo, takie państwo proletariackie jest organizacją klasy panującej, albowiem panującą jest tu klasa robotnicza i organizacją przemocy, ale przemocy nad burżuazją, środkiem odparcia burżuazji, dobicia jej. Kto takiej przemocy się lęka, ten nie jest rewolucjonistą. Kwestii przemocy nie można stawiać w ten sposób, że wszelka przemoc jest szkodliwa. To są brednie. Przemoc używana przez bogatych przeciw ubogim, przeciw, przez kapitalistów przeciw robotnikom, kieruje się przeciw masom robotniczym. Taka przemoc ma na celu utrzymanie i utrwalenie rozwoju kapitalistycznego. Natomiast przemoc ze strony robotników przeciw burżuazji ma na celu wyzwolenie milionów ludzi pracujących z niewoli, zbawienie odbicza kapitału, od zbójeckich wojen, od dzikiego rabunku i zniszczenia dorobku ludzkości, stworzonego przez stulecia i tysiąclecia. Oto czemu dla sprawy rewolucji i budowy ustroju komunistycznego nieodzowny jest żelazny aparat dyktatury robotniczej. Każdy powinien rozumieć, że w ciągu tego okresu przejściowego klasa robotnicza będzie musiała i musi już teraz wytężyć całą energię, aby wyjść zwycięsko z walki z niezliczonymi wrogami. Rozumieć też trzeba, że poskromić wrogów klasy robotniczej może tylko organizacja obejmująca proletariat i lud wiejski całego kraju. Czy można odeprzeć kapitalistów zagranicznych, jeżeli się nie ma w rękach władzy państwowej i armii? Rzecz jasna, że nie. Czy można walczyć z kontrrewolucją, jeżeli się nie ma broni, która jest środkiem przemocy, więzień do wsadzania kontrrewolucjonistów i szkodników? To, to jest także środki, środek przemocy i innych środków przymusu i poskramiania. W jaki sposób można zniewolić kapitalistów do poddawania się kontroli robotniczej, wszelkim konfiskatom itd., tak jeżeli klasa robotnicza nie będzie miała środków zmuszania ich do posłuszeństwa? Może ktoś powiedzieć, że do tego wystarczy kilka związków, pięci pięści u, uciskanych, parę drużyn bojowych. Jest to niedorzeczność. Wtedy burżuazja wystawa przeciw nam całe pułki, a my mamy możliwość zorganizowania Przeciw niej także całych pułków. To bylibyśmy największymi głupcami, gdybyśmy wszystkich sił nie dołożyli, aby takie rewolucyjne czerwone pułki zorganizować, wyćwiczyć, uświadomić. To zaś może zrobić tylko taka organizacja robotnicza lub robotniczo-chłopska, która obejmie cały kraj. Taką organizacją jest właśnie państwo robotnicze, dyktatura proletariacka. W czasie okresu przejściowego państwo robotnicze jest niezbędne. Wszak, nawet gdy Burżuazja zostanie pokonana na całym świecie, nie podda się ona losowi. Przywykła do próżniactwa, dąsająca się przeciw robotnikom, będzie ona wykręcać się od pracy i robić wszelkiego rodzaju wstręty proletariatowi, trzeba ją zniewolić do pracy dla ogółu, tego zaś może dopiąć tylko władza i przymus. W krajach zacofanych, a do takich należy Rosja, jest jeszcze mnóstwo drobnych i średnich gospodarzy wiejskich. Lichwiarzy, wyzyskiwaczy, tak zwanych w Rosji kułaków. Wszyscy oni są wrogami ubogiego ludu wiejskiego, a tym bardziej robotników wiejskich. Idą oni za wielkim kapitałem i za byłymi obszarnikami. Rzecz jasna, że robotnicy i lud wiejski muszą tych panów poskramiać, jeżeli występują oni przeciw rewolucji. Robotnicy myślą przy tym, jakby zaprowadzić ład i porządek, zorganizować przemysł odebrany fabrykantom, pomóc Włościanom w uporządkowaniu gospodarskiej wiejskiej, zorganizować słuszny podział chleba, manufaktury, wyrobów żelaznych itd. A kułak. Paskarz, który się dorobił w czasie wojny, stawia się o koniem, nie chce działać solidarnie, bo uważa się za pana na swoim. Robotnicy i lud wiejski muszą go zmusić do posłuszeństwa, tak samo jak zmuszają do posłuszeństwa wielkich kapitalistów, byłych obszarników, byłych generałów i oficerów. Im w niebezpieczniejszym położeniu znajdzie się rewolucja robotnicza, im więcej wrogów ją osacza, tym bezwzględniejsza musi być władza robotnicza, tym silniejszą ręką muszą rządzić rewolucyjni robotnicy i lud wiejski – tym energiczniejszą musi być dyktatura. Władza państwowa w rękach klasy robotniczej jest toporem, trzymanym na pogotowiu przeciw burżuazji. W ustroju komunistycznym ten topór będzie już niepotrzebny, bo wtedy nie będzie już burżuazji, nie będzie klas, nie będzie żadnego niebezpieczeństwa zewnętrznego ani wewnętrznego. Ale co innego w okresie pośrednim, gdy wróg ostrzy nóż i gotów jest we krwi zatopić całą klasę robotniczą dość wspomnieć rozstrzeliwanie robotników fińskich, rozstrzeliwanie w Kijowie, rozstrzeliwanie robotników. Robotników i Włościan na całej Ukrainie, rozstrzeliwanie na Łotwie w takich czasach rozbrajać się, występować bez owego topora władzy państwowej mógłby tylko bezro bezrozumny szaleniec przeciw dyktaturze klasy robotniczej. Z dwóch stron odzywają się protesty. Z jednej strony protestują anarchiści. Oni, proszę Państwa, są przeciwnikami wszelkiej władzy a więc i władzy robotników i Włościan. Im możemy odpowiedzieć. Idźcie do klasztoru żeńskiego. Jeżeli Was gorączka bierze na myśl, że robotnicy będą mieli środki przemocy przeciw burżuazji. Z drugiej strony przeciw dyktaturze robotniczej występują mniejszywicy i prawica eserowców, mimo że jedni i drudzy dawniej na papierze wypowiadali się za dyktaturą. Oni, proszę Państwa, nie mogą się pogodzić z łamaniem praw i wolności burżuazji. Oni chcą, żeby burżuje otrzymali na powrót to, co stracili i żeby spokojnie paradowali po ulicach Piotrogrodu i Moskwy. Oni uważają, że klasa robotnicza nie dojrzała do swojej dyktatury. I możemy odpowiedzieć. Idźcie sobie panowie do swojej ukochanej burżuazji, ale nie Zawracajcie głowy robotnikom i Ludowi wiejskiemu. Partia komunistyczna jest najskrajniejszą, najbardziej rewolucyjną ze wszystkich istniejących stronnic i partii. I właśnie dlatego jest ona zwolenniczką żelaznej dyktatury robotników nad kapitalistami, kłakami, obszarnikami i innymi, kwiatkami ustroju burżuazyjnego. Przez mocną, bezwzględną władzę robotników przez dyktaturę proletariatu do komunizmu. Oto hasło naszej partii. Program naszej partii jest programem dyktatury proletariatu.